Moi drodzy, ledwo udało mi się uciec po 3 tygodniach niewoli. Straciłem rękę, straciłem przyjaciół, a to wszystko dlatego, że porwało mnie UFO z Polsatu. Ten odcinek jest zwariowany. Jest bardzo zwariowany. Pozamykałaś okna w kuchni? No, dlaczego to zrobiłaś? Bo ci się należało. Boż, oni w ciebie też coś szczepili. Jak mi miło do was mówić w najnowszym odcinku Ciumkaj Loczki. Tup, 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 tup. Ciumkaj Loczki. Wiem, że trochę dziwnie wyglądam i nie było mnie chwilę, więc jakby opowiem dlaczego, ale jeżeli ci to nie interesuje, to spoko. Tu masz moment, gdzie możesz przewinąć, gdzie już po prostu komentuję parę dokument, tylko... Będę bez ręki. Nie było mnie, bo wywaliłem się na rowerze. Na głowę. I pewnie nic poważnego by się nie stało, aczkolwiek nie miałem kasku. Więc na starcie chcę powiedzieć, że jeżeli zobaczy kogokolwiek z was bez kasku na jakimkolwiek wynalazku, to zapłacę waszym rodzicom, aby wysłali was do schroniska, bo jesteście głupi. Tak jak ja jestem. Nie chcecie być głupi jak ja. Okazuje się, że nikt nie kontroluje swojego ciała w 100%, bo wyobraźcie sobie moje Pikachu, jak jechałem prostą drogą, bez ludzi, bez krawężnika, bez twojego starego. I prawdopodobnie, bo nie pamiętam, bo miałem wstrząs mózgu. Straciłem przytomność, odcięło mnie i na jadącym rowerze po prostu straciłem równowagę i przechyliłem się na bok, spadając na głowę. Łamiąc sobie obojczyk i głowę w 3 miejscach i pozbywając siebie kariery rapera, youtubera, ponieważ uszkadzając sobie słuch w prawym uchu. Więc jeżeli mówię troszeczkę za głośno, to sorry, ledwo słyszę na moje prawe ucho! Nie no, jakby będę miał uszkodzony słuch, ale powinienem wrócić do 90% formy, więc jest okej. Gorzej z głową, bo nie wiem, mogę być dziwny, chociaż dziwniejszy przed wypadkiem już nie da się być chyba. Tak czy tak nie polecam wam rozwalenia sobie głowy, bo to usunięcie jest z was rzeczywistości i waszych bliskich z ich snu. Moment, który wbija do was lekarz i mówi wam, że macie krwiaka w głowie, możecie umrzeć, to nie jest najlepsza historia na Wigilię. Niesłyszenie w ogóle na prawe ucho i wylewająca się z niego krew, to nie jest najlepsza historia do Ciumkaj Loczki. Więc zapamiętaj z tego odcinka dwie rzeczy. Dzisiaj oglądamy najgorszy parodokument, a poza tym to kup kask, ubierz kask. Zawsze, wszędzie, bo nie chcę zwiedzać neurochirurgii. Postaram się wrócić do was z Ciumkaj Loczki, ale to jeszcze nie jest mój comeback na wszystkich moich kanałach. Też mam 2, Adam, masz 2. Dalej zbytnio nie ogarniam, jestem dosyć mocno rozkojarzony, ale chyba nie na tyle, aby komentować to gówno, bo chodźcie, jest UFO w Polsacie. Renata i Mariusz Kotwowie prowadzą niewielkie gospodarstwo. Małżeństwo wychowuje 2 dzieci, 17-letnią Klaudię i 10-letniego Sebastiana. Smacznego. No chociaż przy kolacji dalibyście sobie spokój z tymi telefonami. Dziękuję. Klauduś, czy ja mówię do słupa? No już. Zajadę cię. Ja się odchudzam. No, ja się odchudzam, bo nic nie jem. Tak to działa! Daj spokój. Zjedz cokolwiek. No ale ciągle tylko te kanapki. No nie ma nic innego. No wiesz, następnym razem ty coś możesz przyrządzić. Ja się chętnie dowiem, co umie robić moja córcia. Z jakim uśmiechem patrzę te kanapeczki. Uff! Nikt mi nie uwierzył, że chce się odchudzać! Bastuś, jak ojciec wróci z pola, to ci pomoże z tabliczką mnożenia. Ratunku! Pomocy! Co to się wydarzyło? To chyba tata! Nie, to tabliczka mnożenia. No nie porwać! Ratujcie mnie! Chowajcie się! Wejdźcie do domu! Ale co się stało? UFO chciał mnie porwać. Co takiego? No mój mąż oszalał. Każdy tak mówi na początku, a potem marudzenie, potem narzekanie, że ojojoj, nie mam kolana, ojojoj, nie mam łokcia. Nigdy w życiu nie byłem bardziej przerażony. Widok kosmitów na moim polu był dla mnie czymś niewyobrażalnym. UFO? 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 UFO por? Zszokowany Mariusz dokładnie zamknął dom. Mężczyzna wciąż nie może dojść do siebie. Pozamykałaś okna w kuchni. Ale po co zamykać drzwi na zamek, skoro pewnie UFO nie potrafi otwierać drzwi? No, dlaczego to zrobiłaś? Bo ci się należało. Boż, oni w ciebie też coś szczepili. No, nie rób tego. Znowu piłeś. Obiecywałeś mi, że nie będziesz tego robił. Nic nie piłem, przysięgam ci na wszystko. Myślałam sobie, a miał się nie upijać. Miałam ochotę go rozszarpać. Ty mi nic nie przyrzekaj. Ile razy mówiłeś, że już więcej nie tkniesz wódki? Ale tym razem naprawdę nic nie piłem, no. Kosmici coś szczepili we mnie.
Jacy kosmici, ci puknij w głowę! Samogonu się napiłeś i pewnie miałeś zwidy. Renulka, no. To były marsjanki i nawet nie były w opakowaniu. Jakiego samogonu? Proszę cię, żadnego samogonu nie piłem, no. Przestań mnie oszukiwać. I co? Czujesz coś? Nie tykałem tego świństwa, nie wiem od kiedy już. No ale to co? To ja mam ci uwierzyć, że widziałaś UFO? No tak, to całe te 5x5G ich przyprowadziło. No czy ty siebie słyszysz? Tak. Tak, też myślałem, że mam zwidy. Ale oni mi coś wszczepili, ci kosmici, ja się dlatego tak czuję. No niby jak? No, p***ło mnie, no. Człowieku, o przypomnij, czy ty siebie słyszysz? Ale dlaczego ty mnie nie chcesz wysłuchać? No, byłem na polu, pojawiło się światło. Takie dwie postacie idą, zielone, świecącymi oczami, no. No to co to było jak nie UFO, no? To były rzepiary. Spóźniłem się, nie? To jakby... Już zapomnieliście co do rzepiary, nie? Jakby co, pamiętajcie, jestem zawieszony na miesiąc do tyłu. Następnego dnia rano Mariusz wyszedł z domu, aby zająć się gospodarstwem. Mariusz, gdzie jesteś? Ogłuchłeś? No, ja żebym się tu zaczytał. Krowom to powiedz, albo im poczytaj. Dlaczego ich jeszcze nie wyprowadziłeś? Na pole nie idę. Bo? Bo nie chcę tych kosmitów spotkać znowu. No już daj sobie z tym spokój. On dzisiaj nie jest talerza i nie chodzi na pola, nie. Na pole nie idę. Chcesz to iść sama, moja noga tam nie postanie. Wiesz, ja myślałam, że ty przez noc zmądrzałeś, ale widzę, że jest gorzej. Mam pytanie, czemu ty go non-stop napadasz? Nie denerwuj mnie i wbierz się do roboty, idź wyprowadź! Nie, nigdzie nie idę, zrozum, że się boję, kobieto. Kobieto, ja już nigdy obwodu pola nie obliczę. Nie idziesz? Nie? A to ja ci pokażę, że pójdziesz. No ale... Ej, chcecie się założyć o pieniądze, że ona go zabije w tym paradokumencie? Obstawiam 3,50, bo nie mam więcej pieniędzy. Mariusz przystał na żądanie żony i zgodził się oddać próbkę moczu do badania na obecność narkotyków. Ale po co, tato? Synek, powiem ci, jak będziesz duży. Jest mi to potrzebne, no. Dlaczego mam mamie o tym nie mówić? To są takie męskie sprawy. Ona nie zrozumie. Słuchaj, troszkę mi tu nasikasz. Mi to dasz i okej. Synu, no weź mi nasiuraj! Zwróć się, pro... Czekajcie. Sorki, bo przez trząs mózgu nie zauważyłem. Czekajcie. Wow. Właśnie do mnie doszło, jaką właśnie scenę widzimy. Dopiero w trakcie mówienia zorientowałem się, jak ta scena jest p***ana. Właśnie oglądamy, jak ojciec próbuje przekonać syna, aby nasiusiał mu do kubka. Co się dzieje? Ała, moja głowa, ała, co jest? Co się właśnie dzieje? To jest właśnie fakt. Pytam, że się nie mogę denerwować, bo mogę dostać padaczki półrazowej. Ja nie chcę pobijać Filipa Heizera. Troszkę mi tu nasikasz, mi to dasz i okej. Chyba nie chcę. Synek, no proszę cię. Słuchaj, kupię ci wszystko, co będziesz chciał. Tylko pamiętaj, mamie ani słowa, tajemnica. Za 10 kubków siuśków dostaniesz 500 fałdolców. Ty baranie jeden, kłamczuchu, ty. Renata? A co, ufolotka się spodziewałeś? A może wróżki tym razem? To nie tak, jak myślisz, no. Sebastian, idź do domu, dziecko. Dziecko wykorzystywać do tego? I jeszcze namawiać, żeby okłamało matkę? Dobra, ona go znowu napieprza, ona go non-stop bije. Ej, moja teoria jest taka, że ten odcinek jest o tym, że ona go bije non-stop i on po prostu zwariował i wyobraził sobie te UFO, żeby mieć swój własny kąt, do którego może uciec od bijącej go żony. Jeżeli to jest ten odcinek, to jest zły. Bo jakby ten już początek był smutny, jakby to ma być zabawne. Bądźcie śmieszni, przestańcie się bić. Renia, możemy porozmawiać na spokojnie, wysłuchaj mnie. Nie, bo ja ci już w nic nie uwierzę. Odchodzę, a ty sobie tutaj żyj jak chcesz i z kim chcesz, możesz sobie cały kosmos sprosić. Oj, jakuś losu, bo my już widzieliśmy. UFO! Ale co? Ani słowa więcej! A teraz w niego rzuciła czymś! On chodzi podkulony, co tu? O co tu się... Czemu typa byliście na planie non-stop? On dostał tylko 200 zł. Czy dostał przynajmniej, nie wiem, wizytę do lekarza za darmo? On się do dzisiaj trzęsie za 200 zł. Drogi panie z ulicy, ja mogę panu dać...
3,50. Ale musi się pan podzielić z widzami. Renata postanowiła wyprowadzić się z domu. Kobieta kazała dzieciom spakować swoje rzeczy. Nie rób tego! Nigdzie was nie puszczę, słyszysz? No nie możesz mi tego zrobić! Zostaw to! Renata! Ja nic złego nie zrobiłem, ja naprawdę tych kosmitów widziałem. On nic złego nie zrobił i od wczoraj się nie przebrał. Miałeś się wysikać do pojemnika, żebym mogła oddać twój mocz do badań. A ty co? Dziecko namawiasz? Dziecko! Zrobiłem to dlatego, bo wypiłem jedno piwo. I się bałem, że w teście wyjdzie. No proszę, a mi obiecywał, że nie tchnął alkoholu od miesięcy. Jedno piwo tylko, Renata! No tak, bo z moczu dostanie dokładną datę, kiedy wypił harnasia. No gdzie my będziemy teraz mieszkać? Zobaczysz, ale będziemy się tam czuć bezpiecznie. No ale przecież tu jest wasz dom. Nie będziemy mieszkać z narkomanem. Wczoraj widziałeś kosmitów, a dziś nie wiadomo, co ci do głowy strzeli. Zobaczy smerfy i zostanie nowym Gargamelem. W życiu żadnych narkotyków czy dopalaczy to ja nie brałem, no. Dlatego nie. No wierzysz mi? Przecież ja nawet nie wiem, jak takie narkotyki wyglądają. Może nawet bym ci uwierzyła, ale nigdy nie łyknę tego, że widziałeś kosmitów, którzy ci coś wszczepili. No to ja nie wiem, no może Mariusz, jakoś inaczej na mnie zadziałali. Przestań się ośmieszać i powiedz, że paliłeś jakieś świństwo. Jakie świństwo paliłem? Ja nic nie paliłem, jedno piwo, Renata. Palił blanta z krowiego placka. Wszystko wskazuje na to, że nie zażywał pan narkotyków, a przynajmniej nie te, na które zrobiliśmy testy. No to znaczy, że jesteś chory. Na głowę. No to gratulacje. No ale... Jezu, ja naprawdę tych kosmitów widziałem. Panie Mariuszu, no ja też uważam, że to niemożliwe. No to ja już nie wiem, no to... Weźcie mnie najpierw, zawijcie w kaftan i od razu do tych, do czubków zawieźcie. Nikomu się nie chce. A co ty tutaj robisz? Próbowałem pójść na pola, ale nie dam rady. Ja się boję, że ich spotkam tam znowu. To do ciebie u lekarza wczoraj nic nie dotarło? Wiem, że mogę być chory, no ale jak mi nie zrobią badań, to na pole nie idę. To krowy się same wyprowadzą? Renia, ja na samą myśl, że mam tam iść i mogę ich spotkać, to się trzęsę cały. A może tobie się robić nie chce? Ej, UFO piechotą nie chodzi. No przestań tak mówić. A z czego będziemy żyli, no? Wiem, że trzeba pracować. No to jak sobie to wyobrażasz? Zrobią mi te badania, dadzą leki. Zobaczymy, no. A do tego czasu kto się będzie zajmował gospodarstwem? Ja ci nie pozwolę leżeć do góry brzuchem przed telewizorem i nic nie robić. O, moje zadanie! Renata wyszła wykonać wieczorne obowiązki w gospodarstwie. Brak słów. Co to? I ta scena jest zbyt mocna, aby tak ją zostawić. Piotruś, rób swoją robotę. Trzymam cię, Darek, za słowo, że będziesz gotów i że zrobimy naprawdę dobrą walkę. Tymczasem Mariusz spokojnie przygotowuje kolację dla dzieci. Proszę. Dziękuję. Trochę dziwnie to wygląda. No ale co dziwnie, o co ci chodzi? No parówkowe ośmiorniczki. Jak można połączyć dwie tak ohydne rzeczy? Ośmiornice i parówki. Fuj, to tak jakbyś pomieszał swojej siusie z siusiami swojego syna w kubku. Pomoc! Ratuj się, kto może! Ale co jest? Hal, co? Kosmici! UFO nie chciało porwać! Ciebie też? Wydaje mi się, że sequel będzie taki, że dzieci będą odwiedzali swoich rodziców w białych czterech ścianach. Przysięgam! Widziałam kosmitów na polu! Ty co, już mi wierzysz? Tak, przepraszam cię. Ale czego oni od nas chcą? Mamo, boję się. Chodź, nic ci się nie stanie, Klaudia. Chodź, musimy się trzymać razem. Nie zamierzam popadać w waszą paranoję. To już nie są wasze dzieci, to są podstawione androidy. Ja ci przysięgam, że widziałam kosmitów. A w ogóle to jakoś tak się dziwnie czuję. Czyli jak? No jakoś tak inaczej, widzę inaczej. Mam dreszcze. No to miałem to samo, no to ja mówię, szczepili w nas coś, no. To te fale 5G! Małżeństwo pojechało do gminnego ośrodka zdrowia odebrać wyniki badań Mariusza. A co jeśli oboje jesteśmy chorzy?
No to samo jednocześnie? Nie chcę mi się wierzyć. No a co jeśli umrzemy? Kto się wtedy zajmie Sebastiankiem i Klaudią? Nowi zieloni koledzy zabiorą na wycieczkę. Wszystko będzie dobrze. Ja tu się bardziej martwię, co ci kosmici od nas chcą. Może oni chcieli się z nami zakolegować. Z nami? A czemu z nami akurat? Nie potrzebowałem takich znajomych. Nie wiem. Ale może skądś dowiedzieli, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Oni po prostu szukają premade'a, żeby sobie pograć Valoranta. Żeby sobie w Minecraft'cie domek zbudować. Ja Jezu, i tak wolę, żeby się u nas trzymali z daleka. Arek dzwoni. Co? Odbierz. Cześć, brat. Jesteśmy u lekarza. Słuchaj, czekaj, czekaj. On do ciebie jeszcze dzwoni. U lekarza? Stało się coś? Chodzi o kosmitów. Co się okazało? Że Mariusz znów kla? No właśnie nie. Ja go niepotrzebnie wtedy podejrzewałam. Kto tak rozmawia przez telefon? Tak, brat. Dokładnie, brat. Tak, słucham, brat. Tak. Proszę poczekać. Będę za 10 minut. Proszę się nie martwić. Na chwilę obecną badania wyszły bardzo dobrze. Prawdopodobnie nic panu nie jest. Ale idzie jeszcze na szybkie Q&A z marsjankami. Po wizycie u lekarza małżeństwo pojechało porozmawiać z bratem Renaty. I ja też mam sobie zrobić te wszystkie badania. No ale to byłoby dziwne, gdybyśmy oboje naraz byli chorzy. No ale to lekarz nie śmiał z was, jak powiedzieliście mu o tych kosmitach? No wiesz, dziwił się. No ale w sumie jakby mi ktoś zaczął opowiadać o UFO, to też bym nie wierzył, nie? Dla mnie to jakieś dziwne. A mnie dziwi to, że pucujesz pustą szklankę. Przestańcie napastować szklanki w paru dokumentach. Robicie to notorycznie za każdym razem, jak jest scena w paru dokumencie. A, nie mogę się nerwować. Sam nie wiem, co mam o tym myśleć, naprawdę. A słyszeliście o tych kręgach zbożu w Kolechowicach? No w internecie o tym czytałem. Ja tam nie wierzę w takie rzeczy. Ale w sumie, no ciągle się słyszy o tych kosmitach. W telewizji nawet leci program o tych przybyszach. No skądś to się musi brać. W sumie to... Wiecie, to dziwne byłoby, gdyby nie było żadnego innego życia poza Ziemią, prawda? Dziwne, dziwne. Pewnie ktoś tam żyje, ale nie jest gotowy na cringe, który czeka go na tej planecie. A jeden odcinek oglądałem tego programu. To jakaś kobieta mówiła, że ci kosmici męże jej porwali. Boże kochani, no to czego oni od nas chcą? Nie no, słuchajcie, no to trzeba gdzieś zadzwonić. Niech ktoś przyjedzie i zrobi porządek z tymi kosmitami, no. Dzwońcie po Ghostbusters. Wiadomość o pojawieniu się kosmitów na polu kotwów szybko rozeszła się po okolicy. O, oni gdzieś tu stali. No, też tak uważam. No na szczęście ja byłam z daleka, bo jakby mnie który dotknął, to nie wiem, co bym zrobiła. To byś powiedziała, łapy przy sobie! To byś powiedziała, łapy przy sobie! Ej, a ty, Byszczak, ty tam robisz na końcu tej wycieczki? Co to w ogóle jest? Kiedy dołączyłeś do wycieczki? No, bardzo śmieszne. A ciekawe, co wy byście zrobiły? Ja to bym zaprosiła na herbatkę albo na coś mocniejszego. A najlepiej na to, po czym wy widzieliście tych kosmitów. Ohoho, widać, że były oglądane kabarety. Nic tu po mnie. Ja w to nie wierzę. Ani ja. Nie wiem tylko, po co wciskacie ludziom takie kity? Aż nieładnie. A to? Rzuć to, bo coś się stanie jeszcze. Rzuć to, to jest portal. No faktycznie, oni jakieś takie dziwne są. No u nas wcześniej takich nie było. Ja też takich nie widziałam. Teraz wierzysz nam? No może coś jest na rzeczy. No zobaczyła 6 kamyków i ma takie... Dobra! Jednak te opcje istnieją! To jest definitywny argument za tym, że istnieje pozaziemska cywilizacja. Dziennikarz jednej z gazet poprosił małżeństwo o wywiad. Dobrze, dobrze. Więcej uśmiechu poproszę. O, super. Dobra. To mamy. Proszę państwa, mam takie pytanko. Kilka zresztą. O, cyk. Dobrze, proszę mi powiedzieć, w jakim języku rozmawiali kosmici? No my to z nimi w ogóle nie rozmawialiśmy. Ale coś do państwa mówili. Ja też nic nie słyszałem. Czyli można powiedzieć, że nadawali jakiś przekaz, ale państwo nie byli w stanie ich zrozumieć. Co? Pani Renato, właśnie słyszałem, że wygrała pani gminny konkurs na najlepsze faworki. Moje gratulacje, sam słyszałem o nich wspaniałe recenzje. Proszę powiedzieć, może po te faworki przylatują kosmici? Dziękuję, ale no chyba nie wydaje mi się. Oni pewnie nawet takich rzeczy nie jedzą. A może jednak chętnie by zjedli? Co, panie, weź pan! No tak.
A powiedzcie mi, czy gdyby odwiedzili was po raz kolejny, to zaprosiliby ich państwo do siebie? Nie, nie. Ja to się od nich wolę jak najdalej trzymać. Czyli boją się ich państwo? No a jak? Wiadomo, co taki jeden z drugich chce zrobić? Jeszcze będą te ideologie szerzyć. Już słyszeliśmy o tych gejach, co palą wioski i miasta w Polsce. Jesteście sławni. Co znowu? No popatrz, piszą na pierwszej stronie o was. Jesteście jak celebryci. UFO przyleciało na faworki. Co za tytuł? Piszą tu, że zostawili swoje faworki kosmitom i wszystko zjedli. Co takiego? No sam popatrz. Pani Renata Kotwa twierdzi, że kosmici przylecieli, żeby posmakować regionalnej kuchni. Wow, ale artykuł po prostu na polski, w drugiej klasie, podstawówki. A mogliśmy nie udzielać żadnego wywiadu? No. A to jak każdy pismak. On tak pisze, żeby wywołać sensację. A co to za numer? A ja wiem. Halo? Dzień dobry. Przeczytałam dziś w internecie artykuł o UFO, który państwo odwiedziło. W internecie? No tak, na portalu Ufologii. Z redakcji dostałam kontakt do państwa. Dzwonię, bo mnie też ostatnio odwiedzili kosmici. Chciałabym z państwem o tym porozmawiać. Cim-cium-ciam-ciam! Nie macie zgody do używania naszego wizerunku! No dobrze, no. A w sumie nikogo innego takiego nie znamy. To przyjedzie pani do nas. Tak. Może ktoś jeszcze będzie ze mną z forum ufologicznego. To będą na pewno fascynujący ludzie. Jeszcze tego samego dnia małżeństwo umówiło się na spotkanie z innymi osobami, które twierdzą, że widziały UFO. Skoczę do toalety. Długo się znacie? Od 2 miesięcy. Poznaliśmy się na forum ufologicznym. No, pasujecie do siebie. Dzięki. No, ja... Przyznam szczerze, że Jarek bardzo mi pomógł. To znaczy? Bałam się na początku powiedzieć komukolwiek o tym, że widziałam UFO. Znalazłam Jarka na forum i okazało się, że chyba widział tych samych kosmitów. No i się potem okazało, że wspólnie interesujemy się wilkołakami. I w zmierzchu oboje woleliśmy Jacoba, ponieważ ten Edward był strasznie niemiły. A tak w ogóle to... Boże, po co oni do nas przylatują? Czytałam w jakiejś gazecie, że po twoje faworki? O co z tym chodzi? No nad mnie nie denerwuj. To zwykła bójda. A dziennikarz wszystko poprzekręcał i nawypisywał głupot. I chodziło o drożdżówki. Małżeństwo do późnych godzin nocnych siedziało z gośćmi w barze. Następnego dnia rano szykują się do swoich obowiązków. Klaudia, wstawaj wreszcie. No wołam cię i wołam. Klaudia! Nie, no co ty, Klaudia jest w kołdrze, więc musiała się sprawdzić, ponieważ nie daj Boże, ty wiara by się tam schowała. Jak gram w chowanego, to zawsze się chowam pod kołdrą. Tam mnie wujek nie złapie. Klaudia zniknęła! Jak to zniknęła? No nie ma jej! Nie, w łazience pewnie jest. Nie, przecież bym ją słyszała. Jezu Chryste, to nie jest prawdziwe życie, okazuje się, wiecie? Jakby ona jest sprawdza za firanką, może jej córka dużo schudła. Jednak opłacało się nie jeść. Ja się odchudzam. Zrozpaczeni kotwowie szukają Klaudii. Mają nadzieję, że uda im się odnaleźć jakiś trop na polu, który zaprowadzi ich do córki. Są jakieś ślady? Nie ma nic. Wszystko pozacierali. A może oni śladów nie zostawiają? Jezu. Jezu, co my teraz robimy? Prawdopodobnie będziecie musieli wydać te swoje 500 plus na swojego synka. Terapeuta już czeka na historię synka na temat kubków siusiów. Dobrze, że tobie synku nic nie zrobili. A co ty się źle czujesz? Brzuch mnie boli. O Jezu, a może oni i tobie coś wszczepili? Mariusz, kosmici coś wszczepili Sebastiankowi. Boże, bierz widelec, Klaudię tam zamknęli. Co takiego? No brzuchu bardzo boli, trzeba do lekarza jechać. No nie daruję tym draniom, no. Czym Renata? Trzymaj to! Dawaj! Biegi! Nie dość, że porwali mi córkę, to jeszcze zrobili coś mojemu synkowi. A ten po prostu styropian spod parapetu wpalił na sucho. Chodźmy, później pójdziemy na lody. Nie! Ale dlaczego ty tak bardzo nie chcesz iść? A powiedz mamusi. Ale nie powiecie nikomu? No pewnie, że nie powiemy. No, o co chodzi? Nasikał do wszystkich kubków w szkole! Tydzień mu to zajęło i tyle monsterków wyszło! Bo ja widziałem, jak Klaudia całowała się z kosmitą. Słucham?
W samochodzie tego pana, co z gazety do was przyjechał. Jezu, i ona będzie w ciąży z kosmitą. Wiedziałem, zawsze jest ciąża w parodokumencie. Zdezorientowani kotwowie wciąż nie mogą skontaktować się z córką. Postanowili porozmawiać z dziennikarzem, któremu udzielili wywiadu. Słychać jakieś kroki? Ty jesteś pewna, że to tu? Tak mi w redakcji powiedzieli. Już. O, dzień dobry. Jak znowu byli u państwa kosmici? Abyśmy weszli porozmawiać. Przepraszam najmocniej, ale w tym momencie jestem bardzo zajęty. Nie? Tak? Ale my tylko chwilę panu zajmiemy. O, ja rozumiem, niestety, ale teraz to niemożliwe. A co to jest tam? Nie mogę teraz. Przepraszam, co pan robi? Ja nic z tego nie rozumiałam. Proszę stąd wyjść. No, pójdź teraz natychmiast. Proszę opuścić ten lokal. Nie wierzę. Ci kosmici przebrali się za ludzi. Zobacz. Już wiadomo teraz, skąd ci kosmici przylecieli. A ty chamie jeden! To ty to wszystko wymyśliłeś? Co pani robi? Proszę przestać! Chcesz, żeby ja ci zęby wybił? Nie. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Nie no, weź no. Nie rób mi krzywdy, no. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Ja ci z dupy nogi powyrywam. To przestań! O, Klaudusia. Tak się o ciebie martwiliśmy. Co ty się zrobił, co? Odpowiesz za to. No to zostaw go! My się kochamy! Co? Co ty powiedziałaś? Tomek, ja jesteśmy parą! Zostawcie nas już w spokoju! Ale Klaudia, co ty opowiadasz? On cię musiał czymś nafaszerować. Mamo, boję się. O, Sebastian, idź do kuchni, ja zaraz do ciebie przyjdę. Tomek, powiedz im, że już zawsze będziemy razem. Nie, Klaudia, nie będziemy. Nie no, wiesz co, beznadziejnie wstawiłaś zmywarkę wczoraj. Jakby tu są akurat rodzice, to cię zawiozą, nie będę musiał, kurczę, marnować kasy na paliwo. Już przecież mi obiecywałeś. Klaudia, ale ja cię nie kocham. Mówisz tak tylko przy nich. Nie, nigdy cię nie kochałem. A te całe UFO to wymyślił pani brat. Co jest? Czemu ten plecami do niego gada? Co jest? Dziennikarz zadzwonił do brata Renaty. I pod pretekstem rozmowy o artykule w gazecie, zaprosił go do siebie do mieszkania. Chłopie, cały powiat gada o tym UFO. Sukces mojego zajazdu jest gwarantowany, mówię ci. Proszę, zapraszam. A wy tutaj? Ale jak to? Chcesz tam coś powiedzieć? Nie no, tak w sumie, co ty im nagadałeś? Ona wszystkich bije non-stop. Jakby Piotruś, nie. Ona nie zasłużyła na Play of the Games, ale niech będzie. Tu jest naprawdę dużo obrażeń zadanych. Play of the game. Wymyśliłem plan z UFO, ale wiedziałem, że sam sobie nie dam z tym rady. Potrzebowałem do tego sojuszników. Lekarz i dziennikarz najlepiej się do tego nadawali. Jak panowie, zastanowiliście się nad moją propozycją? Ja w to nie wchodzę i panu też proponuję się z tego wycofać. Ja też odpuszczam, ja jestem rzetelnym dziennikarzem. W takim razie, panowie, porozmawiajmy inaczej. $20. Powiedz lepiej, dlaczego żeśmy się tak dziwnie czuli, co? Lekarz stwierdził, że to, że zobaczą państwo UFO, to nie wystarczy. Że trzeba to jakoś wzmocnić i dlatego kazał wam dosypywać jakieś proszki. Ale jak on to robił? No kiedy? To ja! Ja to zrobiłam! Przepraszam! Tak bardzo was przepraszam! Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki i ich zapchlony kundel. Ja z kolegą mieliśmy się przebierać za kosmitów. Wtedy Klaudia mogła mieć czas na spotkania ze mną pod pretekstem uprowadzenia przez UFO. Nienawidzę cię! Myślałam, że naprawdę mnie kochasz! A żeby było wiarygodniej, wysłaliśmy was do lekarza, który już wiedział, co państwu powiedzieć. O, a tam widać, że młody bierze udział w konkursie Team Play. A propos konkursu, moi drodzy, wszyscy, którzy zrobili plakat, oczywiście rozwiążemy. O kolejnych odcinkach obiecuję. Ale zrozumcie mnie, że nasza gmina potrzebowała rozgłosu, no. No chyba się już nie gniewacie, nie? Posłuchaj, może my jesteśmy prości ludzie, ale nie głupi. Jeżeli sobie na to nie zasłużyli. Zadrwiłeś sobie z nas i tyle. Nie chcę cię znać.
Siostra, ale jak mi wyjdzie z tym zajazdem, to ja przecież się z wami podzielę, rozumiesz? Dawam 15 zł. No proszę was. A co to ma do tej sytuacji? No mama, tata, ja, no i mają maczugi zamiast rąk. Dzwonił prawnik, ten od naszej sprawy. Co się stało? Słuchajcie, jeszcze raz powiem. Dzwonił prawnik od naszej sprawy i powiedział, że będzie proces. Mamy szansę na odszkodowanie. O Boże, no wreszcie jakaś sprawiedliwość może będzie, no. Wow, super, ktoś tam zapłaci za naszą zniszczoną psychikę do końca życia. Renata i Mariusz Kotwowie wygrali sprawę w sądzie i otrzymali odszkodowanie. Za wypłacone pieniądze otworzyli manufakturę faworków. Kobieta nie utrzymuje kontaktów z bratem. Komuś faworka? Dobra, wow, przeżyliśmy, jest super. Ubierz kask. Mam zamiar założyć kanał Narkaskaciak. I tam będę nagrywał filmy, gdzie będę mówił, żebyście nosili kaski. Tak umówiłem się z moją rodziną, że to będzie moja pokuta za moją głupotę. Jakby wszyscy się tutaj nabijają teraz. Nie róbcie tego. Ja teraz idę i mam nadzieję, że zobaczymy się w czwartek, w zależności od tego, jak będę się czuł. Ostatnio jest coraz lepiej, więc mam nadzieję, że będzie odcinek. Pa, pa!